kraju dotyczącej cyklu zastrzeżenie dla dzikie. Otwiera pan dyrektor Tomasz Kuszka, a moderuje dzisiaj pan doktor Kacyk Łoziński. A gości są, plus gości reprezentuje pan dyrektor. Ja dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, 36 lat temu, 27 czerwca 1988 roku zostało opublikowane rozporządzenie, które powoływało do życia Wigielski Park Narodowy. Na samym końcu tego aktu pojawia się data. Park zaczyna swoje życie 1 stycznia 1989 roku. Był to moment szczególny i symboliczny, ale to było też zwieńczenie wielu lat dyskusji, prac, które ostatecznie zostały sformułowane rozpoczęciem funkcjonowania życia tej najbardziej skutecznej, najwartościowszej formy ochrony przyrody. Nie byłby Parku Narodowego, gdyby nie ludzie bardzo mocno zaangażowani, świadomi, którzy się do tego dzieła przyczynili. Witam dzisiaj w ten piękny wieczór wszystkich Państwa bardzo serdecznie. W sposób szczególny witam naszych dzisiejszych prelegentów, naszych gości, osoby, które, jak to zostało sformułowane na tym plakacie, zasłużeni dla DIGIE, zasłużeni dla Parku Narodowego, są w sposób szczególny. Witam pana nadleśniczego, pana Miszkiela, który formułował i przyczyniał się do nadania takiego, a innego kształtu dzisiejszego Parku Narodowego. Witam serdecznie, powitajmy. Witam także pana Ryszarda Fąckiewicza, pierwszego dyrektora Parku Narodowego. Cieszymy się niezmiernie, że przyjęli państwo, panowie, za zaproszenie i że opowiedzą nam panowie o tym, co, jak to się wszystko formowało, jak to się wszystko kształtowało. A pytania będzie zadawał pan doktor Jacek Łosiński, jak już przed momentem się to zostało to sformułowane, pracujący jeszcze przed powołaniem Parku Narodowego w Lasach nad Wigielskim. Też tak się chwila rozmowy przed rozpoczęciem. Otóż rozporządzenie, jak już wspomniałem, weszło w życie 27 czerwca. 27 czerwca Jacek obchodzi swoje urodziny. Ja urodził się trochę wcześniej. Także nie ma przypadków, nie ma przypadków. Pan doktor Jacek Łoziński, wieloletni późniejszy dyrektor. Podobnie jak Jarosław Borejszo. Także tutaj bardzo wiele osób zaangażowanych, w tworzenie Parku Narodowego, w nadanie tej formule najwyższego statusu. Proszę Państwa, witam pracowników Parku Narodowego, Wigielskiego Parku Narodowego, Piotra Pieczyńskiego. Pan Fąckiewicz, Piotrze, nie zatrudniał Ciebie. Nie, to znaczy, to powiem tak, że pan dyrektor zatrudniał mnie w nadleśnictwie, można powiedzieć, bo ja zaczynałem pracę swoją w nadleśnictwie Suwałki i wtedy pan Ryszard był zastępcą nadleśniczego. Jeszcze wtedy to była taka funkcja głównego inżyniera, ja pamiętam, ale to funkcja tożsama zastępcą nadleśniczego. Panie dyrektorze, 35 lat minęło, a w zasadzie czasami ludzie, z którymi pan zaczynał pracę, niewiele się zmieniło. Witam wszystkich Państwa, którzy tu jesteście. A żeby nie przedłużać, oddaję głos naszemu moderatorowi i oczywiście zapraszamy naszych. Właśnie, wypada mi zaprosić panów tutaj. Dzień dobry państwu. Pan dyrektor właściwie powiedział większość z tych rzeczy, które chciałem powiedzieć następnie. Także już mamy uzasadnienie pewne. Tak jak macie, jak będziecie zauważyli, to będzie cykl kilku, z tego co mi się wydaje, to 7 spotkań. No i zaczynamy od takiego, powiedzmy, pierwszego spotkania. Jak to z tymi początkami parku, a właściwie jeszcze nie parku, było. No, boje były, długie boje, dyskusje, a właściwie nie została jeszcze powiedziana sprawa tej do końca, ponieważ jak wiecie Państwo, park powstał z połączenia dwóch nadleśnictw, nadleśnictwa Wigielski Park i nadleśnictwa
Suwałki i trzech nadleśnictw. Nadleśnictwa Głęboki Brud to w ostatnim okresie, natomiast początkowo było to wszystko jedno nadleśnictwo Suwałki, obręb Wigry, obręb Suwałki i nadleśnictwo Głęboki Brud, obręb Maćkowa Ruda. Osobą, której nam tutaj brakuje, jest pan Jan Bargielski, który nieżyjący, także tutaj nie dało rady się z nim skontaktować. Podobnie nie miałem kontaktu z panem Józefem, z panem Zygmuntem Koncewiczem, który też tutaj na początku pewien epizod w tym wszystkim miał. Ale cieszymy się bardzo, że panowie przyjęli zaproszenie i uchylą nam rąbka tajemnic jakichś, które dotyczyły tych początkowych lat. Park powstał w 1989 roku, natomiast Nadleśnictwo Wigierski Park powstało w roku 1986. 1 lipca 86. 1 lipca 86. To był taki czas dosyć burzliwy, bo w 1985 roku w ogóle była reorganizacja resortu. Lasy przeszły z resortu leśnictwa do resortu gospodarki żywnościowej, także było z tym dużo zamieszania, ale no nie o tym będziemy mówić. W każdym razie, organizacyjnie było trudno, tak sądzę. Tremę mam dlatego, bo po pierwsze siedzę przed moim byłym szefem i obok byłego szefa mojej żony, także... Mogę nawet też? Może bym panów na razie poprosił na początek o przedstawienie swojej, powiedzmy, może niekoniecznie życiowej, ale zawodowej drogi, która was doprowadziła do roku 86, 89, czyli jak to w skrócie wyglądało, nie wiem, może pan Ryszard zacznie, potem pan nadleśniczy. No tak, droga zawodowa rozpoczęła się po skończeniu studiów w 67 roku. Rok czasu stażysta nadleśnicy Szczebra. Parę miesięcy, to tam 2 czy 3, ja Agnung w nadleśnictwie Szczebra. I następnie tak się zdarzyło, że kilku nadleśniczych, chyba 5, podchodziła na emerytury. No i między innymi w sąsiednim nadleśnictwie Suwałki, nadleśniczy Poczobut, takie nazwisko znane teraz wszystkim, też odchodził na emeryturę. No i mnie nadleśniczy Górwiec, świętej pamięci, mówi: słuchaj, będziesz nadleśniczym Suwałką. Panie, co prezesie, tak? Dlatego jeszcze rok czasu pracuję. Nie przejmuj się, tam już kilku takich jest i ty będziesz. No i tak się stało. No. I od 1 stycznia 69 już prowadziłem ten małe nadleśnictwo Suwałki przez 4 lata. Potem przyszedł październik 72, reorganizacja w lasach. No i tak myślę, jak w całym kraju, tak i u nas, Suwałki, Wigry i Puńsk zostały połączone. No ale wtedy z zewnątrz nadleśniczego ustanowiono nam Bargielskiego właśnie. Żaden z nas nie został nadleśniczym. Widocznie to wtedy wiadomo, główna partia, słuszna partia rządziła, to tak wyszło jak wyszło. No ale to były 4 lata na zastępcą Bargielskiego, w nadleśnictwie Suwałkim dużym. I potem już nowy dyrektor, pan Sosnowski, przyjechał do nadleśnictwa i nadleśnicy, mówi: chodź, dyrektor chce z tobą porozmawiać. No poszedłem i znowu raz zgłoszenie do Suwałki, żebym objął, bo tam dyrektory, nadleśnicy idzie w dyrektory, suwalskie przedsiębiorstwo las z Suwałką.
No i tak wyszło, że 10 lat w Suwałkach byłem na leśniczym. Tego na leśnictwa z siedzibą w Drozach. Przyszły następne lata, czyli 86 rok, przyjeżdża drugi dyrektor, był tamten, był na emeryturze, a może już nie żył, bo Batidei do Ełku mówi, jest taka sprawa, ty tam znasz te Suwałki, tworzymy leśnictwo, wygierz chyba pan, żeby coś zechciał. No tak wyszło, jak wyszło. Przyszedłem, no tutaj może już takie moje osobiste, nie wiedziałem, że tak będzie, ale bo zaczęliśmy budować dom w Pocisznie, także tu było i dla mnie dobrze i dyrektor nie musiał więcej szukać. I tak to wyszło. No ja rok 89, tak jak tutaj wspomniałem, utworzenie parku tam w czerwcu, któregoś tam czerwca Rada Ministrów utworzyła to. No też były tutaj takie przepychanki, może ale nie za wielkie, jak dobrze pamiętam, tylko jako tutaj były, właściwie to na leśnictwie nie był nazwany, jako był nazwany jako dyrektor na leśnictwa. Taka jednostka szczególna była przez naczelny zarząd utworzona. To w Polsce takich nie tego typu, ale takie organizacje były tworzone. No i że ja tutaj już pracowałem, a praca to była, no, jeśli chodzi o ilość pracy takiej, jak to w 2000, to było dużo, dużo mniej. Ale to jeszcze będziemy rozmawiać na ten temat. Może teraz o tych jak doprowadziła do stanowiska nadleśniczego, co doprowadziło pana Józefa. Witam serdecznie jeszcze tu teraz zebrany. Mam ogromną tremę, ponieważ przepracowałem w lasach powiedzmy tam 26 lat, ale i przerwę teraz mam ponad 25, także proszę tutaj darować. Ale jaka moja kariera zawodowa była w lasach? Więc jeszcze może od razu zamknę ten temat. Przepracowałem w lasach Nadleśnictwa Głęboki Lud 26 lat. W okresie 72-98. A później troszeczkę o tej historii, to może tam w innym temacie, punkcie, ponieważ tutaj dyrektor taki punkt zamienił, jaka historia była, powiedzmy, czy moje losy, mojej osoby. Więc w 72 roku, 15 listopada, więc jak tutaj kolega dyrektor nadmienił, w tym czasie była wielka reorganizacja lasów państwowych. To był 1 października 1972, gdzie powiedzmy z ilości ponad 1000 nadleśnictw zostało utworzonych około 430, powiedzmy 460. Nie spierajmy się tutaj. Natomiast odnośnie kariery zawodowej, zaczynałem od stażysty. Trwało to dosyć krótko, ponieważ były dobre warunki, ludzie byli życzliwi, więc szybko stałem się referentem techniczno-leśnym. Teraz nie ma takiej nazwy, to było takie stanowisko wtedy. Krótko, w latach do 1973 roku, adiunkt techniczny 1 września 1974, nadleśniczy terenowy 1 października 1974, zastępca nadleśniczego 1 kwietnia 1976, i nadleśniczy od 1 stycznia 1980 do 30 czerwca 1998. Jak Państwo się zauważyli, były często w związku z powołaniem powiedzmy funkcji nadleśniczych terenowych, zostałem szybko awansowany w tych lasach. I można to tyle bym na temat, powiedzmy, kariery zawodowej, a później tej dalszej części bym uzupełnił dalszą, że tak, powiem, to karierę. Ponieważ, no powiedzmy, nie było wtedy jeszcze Parku Narodowego, było Nadleśnictwo Głęboki Brud,
powiedzmy Nadleśnictwo Wigierski Park, albo raczej Nadleśnictwo Suwałki, to były Nadleśnictwa Puszczy Augustowskiej, wchodzące w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, właściwie Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Białymstoku. Może by panowie przybliżyli w ogóle, jak wyglądała gospodarka w tym czasie w nadleśnictwach, prawda? Plany, pozyskanie drewna, można by było też się pokusić o jakieś scharakteryzowanie spraw ochrony przyrody, czy coś takiego istniało, zagospodarowanie turystyczne. Nie wiem, panie Ryszardzie, czy coś na ten temat planów, wykonywania planów, pozyskania drewna, jak to było? Plany to jak plany, to wiadomo, w większości rzeczników, że są operaty urządzenia, co 10 lat urządzanie lasów wykonuje odpowiednie prace planistycznie i z tego, i to nadleśnictwo w zasadzie to jest to musi i wykonuje po prostu. Kłopotów było dużo, szczególnie, bo brak było ludzi do pracy po prostu. Jeśli chodzi o pozyskanie drewna, czy wielkowymiarowego, czy cienkiego, no to nawet to byli stary robotnicy z piłami, czy bez pił i wykonywali to, chociaż też były kłopoty. Natomiast prace hodowlane, szczególnie wiosną, nad latem, to wykonywane były głównie przez ludzi jako tym czasowi bez... Dorywczy robotnicy, tak? No nie wiem, znaczy zepsi ludzie, kobiety, mężczyźni. Panie Józefie, a jak się przedstawiała płaca? Na przykład, czy dyrektor Frąckiewicz wspomniał, że to było brak ludzi do pracy, czyli niechętnie chyba przychodzili, tak? Różnie to było. To znaczy, ja powiem może w ten sposób, jak ja to pamiętam, bo to niestety minęło już 50 lat. Od początku, tak. Aż wstyd się przyznać. Proszę Państwa, problemem dla nadleśnictwa oprócz pozyskania drewna, jak tutaj nadmienił kolega dyrektor, to było pozyskanie żywicy. Na przykład w naszych nadleśnictwach, powiem taki przykład. W pewnym okresie nadleśnictwo pozyskiwało 90 ton żywicy. I to małe nadleśnictwo. To znaczy nie, podwójne to powiedzmy w ten sposób. Maćkowa Ruda, powiedzmy wcześniej Czarna Hańcza, później Głęboki Brud, Maćkowa Ruda. 90 ton żywicy to jest, trzeba było zatrudnić do tego około 60-70 pracowników. Więc siłą rzeczy nie było komu wtedy wykonywać prac pielęgnacyjnych, powiedzmy ochronnych. Więc tutaj trzeba było do tych prac angażować właśnie do pracowników sezonowych, chłoporobotników, szkoły do zalesień i do pewnych innych prac. I jakie były stawki, czy powiedzmy wynagrodzenia? Ja może to w ten sposób podam, powiedzmy w dolarach. Jak ja zaczynałem pracę, to zarabiałem około 20 dolarów. I przy przejściu na stanowisko, powiedzmy nadleśniczego, to nadleśniczy terenowy, to była stawka około 30-40 dolarów. Ale to dolarów w jakim czasie? Dziennie? Nie, dolarów wynagrodzenie miesięczne. Nie przesadzam. Więc już podam przykład. Jako stażysta czy jako adiun zarabiałem 2300 zł, a więc 1700 zł i to brutto, jeszcze trzeba było od tego zapłacić podatek. A więc to nie jest tak, bo dolar u nas po 100 zł chodził. No. Dokładnie tak, a więc tu się wszystko zgadza. I teraz jakie relacje, powiedzmy tutaj, bo tak troszeczkę powiem o dochodach z gospodarki łowieckiej. Przecież tam to trochę po innym miejscu jest. Odstrzał jelenia byka
tamtym okresie czasu rekordowego to było około 5 tysięcy dolarów. Więc proszę zauważyć, jakie to były relacje i jakie to były dochody stanowiły wśród tych dochodów, powiedzmy, z gospodarki leśnej. I na tym, na tej gospodarce łowieckiej żeśmy, powiedzmy, sporo dochodów uzyskali. Jeśli chodzi o inne sposoby zagospodarowania, powiedzmy, czy ochrony lasu, jak tutaj nadmienił dyrektor Łoziński, więc było parę rezerwatów ochrony przyrody. Ja w tej chwili, powiedzmy, tak nie przypomnę, chociaż tutaj były wymienione, powiedzmy, w tym artykule, powiedzmy, na którym się opierałem, historia tworzenia Gdzieńskiego Parku, więc powiedzmy tu Ostoja Bobru przede wszystkim. Były tam trzy rezerwaty w tym zakresie. Natomiast jeśli chodzi o pozyskanie więcej, ja to, powiedzmy, widzę to w ten sposób, że w tym okresie był nadmierny rozmiar użytkowania lasu i na czym to polegało? Że, tak jak tutaj wymienił plany urządzeniowe, więc nadleśnictwo Głęboki Brud było, pozyskiwało w granicach 130-150% użytkowania rybnego. Więc te nadmierne plany, naszym zdaniem, nadleśniczych, powiedzmy, i tak dalej, to spowodowało, że żeśmy podjęli próbę obrony lasów przed nadmiernym użytkowaniem. Ja to tak, powiedzmy, naświetlę ten temat, jak ja to widziałem. Grupa nadleśniczych na tym terenie Puszczy Augustowskiej się zebrała. Nie ukrywam, że to było pod egidą naszego seniora Leopolda Sławińskiego i myśmy takie, powiedzmy, monity próbowaliśmy tutaj, powiedzmy, może trochę drogą nieuczciwą z boku się skarżyć, w cudzysłowie, na te nadmierne użytkowanie. To z kolei dyrektor Badyda nas wezwał na dywanik i mówi: panowie, proszę tak, nie robić takiej, powiedzmy, kreciej roboty i zrobimy to w inny sposób. I rzeczywiście, żeśmy się spotkali kilku nadleśniczych, ja może wymienię tak w tej chwili między innymi Wacek Mazur, nadleśniczy z nadleśnictwa Augustów, Józef Miszkiel, Piotr Skubis, z świętej pamięci, nadleśniczy nadleśnictwa Płaska. I żeśmy zrobili, znaczy opracowaliśmy takie, powiedzmy, można to założyć, pierwsze, jak gdyby, projekty ochrony tej Puszczy Augustowskiej. Na czym to głównie polegało później, jak powołano statut dla Puszczy Augustowskiej? Przede wszystkim, ja to tak odbieram, podniesiono wieki rybności dla sosny ze 120 do 140 lat i świerka bodajże ze 100 do 120 lat. Mówię to w tej chwili, powiedzmy, tak trochę z głowy, ale to rzeczywiście przeszło jeszcze, powiedzmy, było opiniowane przez Polskie Towarzystwo Leśne i tym kanałem rzeczywiście minister Waldemar Kozłowski wtedy powołał, proszę mi darować, ale w tej chwili mówię to z głowy, w latach, powiedzmy, 70. ten statut. Może tyle byśmy, ja bym to, powiedzmy, poprzestał. W tym, to znaczy, z tym statutem to chyba to były lata 80., 80. któryś rok, tak mi się wydaje,
Ale to co panie nadleśniczy, pan powiedział o tym, że nadleśniczowie chcieli troszeczkę osłabić użytkowanie, to ja rozumiem, że ten pakiet rezerwatów, który w 1985 roku został powiedzmy na tym terenie ustanowiony zarządzeniem ministra leśnictwa, to był właściwie pomyśli leśników, tak, że te najstarsze, powiedzmy najbardziej wartościowe, najbardziej ciekawe drzewostany w 1985 roku zostały objęte ochroną jeszcze przed utworzeniem Parku Narodowego, a nawet Nadleśnictwa Wigierski Park. Także to jest, rozumiem, że to się spotkało z pozytywnym odzewem. I no właściwie zbliżamy się do początków Nadleśnictwa Wigierski Park, z tym, że warto by jeszcze przypomnieć, że też istniała takie stanowisko, że nie ma co powoływać Wigierskiego Parku Narodowego, dopóki Suwałki nie będą miały oczyszczalni ścieków. Tak to wyglądało, że oczyszczalnia ścieków w Suwałkach zaczęła się budować w 1974 roku. No i budowała się przez dobre 20 lat. I z tego co wiem, to początek powiedzmy istnienia parku, tak jak pan dyrektor Sząckiewicz powiedział, 1 lipca 1986, zbiegł się z otwarciem czy z uruchomieniem tak, oczyszczalni w Suwałkach. Z tego tytułu była jakaś chyba nawet, nie wiem, sesja Rady Narodowej. Proszę tam przypomnieć. No, ogólnie takie zgromadzenie było. To odbyło się akurat tak pewnie 19 lipca 86 i wtedy było tam grupa ludzi oczywiście z Suwałk i z Warszawki i tak dalej. Najpierw byliśmy przy tej nowo otwartej oczyszczalni i potem tutaj w parku, już siedzimy w parku. Właściwie to jeszcze było pusto, tylko ściany puste i żadnych mebli, niczego nie było jeszcze tego 19 lipca. I potem byliśmy na terenie leśnictwa Szczebra, pomnik powstańców styczniowych na upustku i zakończenie przy ognisku było przy szkółce w Nadleśnictwie Szczebra. Tak to było organizowane i przez lasy i przez tutaj Suwałki, miasto Suwałki. No był tu wtedy wiceminister chyba Nocznicki, był to sobie jeszcze był. Nie pamiętam dokładnie, ale także... Dyrektor działu bodajże. No działu był oczywiście, bo on mnie wręczał nominację, bo to on bezpośrednio mnie mianował na tym. Czyli to było tak, że nominacja pana na dyrektora nadleśnictwa jakby zbiegła się w dacie z utworzeniem nadleśnictwa, tak? Tak. Z 1 lipca tak. 1986. No. No ja byłem sam oczywiście, tylko poza tym, że no, ludzie w terenie byli tak jak tutaj powiedzmy już pan Koncewicz i inni w trzech nadleśnictwach, Ligry, Krzywe i Lipiak. Bo to teren tego nadleśnictwa Wigierski Park był jeszcze większy, bo niby o jezioro Wigry jeszcze, tylko rybacy mówili, że powierzchnia pod wodą to wasza, ale ryby woda to nasza, tak zasady były. Bo oni mieli umowę 25-letnią i niestety tam nikt nie wybaczył tego, żeby im zabrać to do jakiegoś tam. Już tam w szczegółach nie wiem. Później to jakoś już w parku, jak był jako park, to też dłuższy czas jeszcze to oni rządzili, tak, że powiem, łowili te ryby. Takie umowy były 25-letnie i tak to wyszło. A wspomniał pan ministra Nocznickiego, z tego co jak wyczytałem, to on był takim orędownikiem właściwie przygotowania wszystkiego do tego, żeby ustanowić park.
z jego chyba inicjatywy w 1982 czy 1983 roku za środki z Lasów Państwowych wykupiono ten budynek w Krzywym od PSS-u. I no, chciał, żeby na ten 85 powiedzmy rok, tak przypuszczalnie, był gotowy po zaadoptowaniu go na potrzeby parku. Na potrzeby parku. Tak. Jeszcze taka ciekawostka, którą znalazłem, to się muszę też z Państwem podzielić, że można było dostać dotację na ten budynek w Krzywym pod warunkiem, że dotację rządową czy coś takiego, że pod warunkiem, że 51% powierzchni zostanie przeznaczone na mieszkania. Także to jest ciekawy temat, że to nie mogło być tylko budynek biurowy parku, ale 51% powierzchni było warunkiem, powierzchni mieszkaniowej było warunkiem uzyskania środków, środków na adaptację, bo on został przeprojektowany i zaaranżowany, powiedzmy, w takim kształcie, w jakim jest obecnie. Panie Nadleśniczy, a kiedy w nadleśnictwie, ale to na pewno tak można to uznać, że to było głównie pana nadleśnictwo. Kiedy zaczęła się taka świadomość pracowników, że oto, no powiedzmy, z ich terenu chce się robić park narodowy, czy oni byli tego świadomi, czy to popierali, czy nie popierali, czy to się wiązało z jakimś awansem finansowym, czy wręcz przeciwnie. Jak to wyglądało? Jak ten czas, no, powiedzmy, odbierali? Proszę Państwa, więc jeśli chodzi o tą kwestię, to może jeszcze wrócę do początku. Głównym inicjatorem, powiedzmy, ochrony tej części, powiedzmy, obrębu Maćkowa Ruda, to był nadleśniczy terenowy wtedy Włodek Łapiński. To on, że tak powiem, kładł podwaliny pod ochronę tego obszaru i trzeba tutaj chyba przyznać, że w zasadzie, jeśli chodzi o tą część, powiedzmy, głębokobrodzką albo maćkowiańską, no to on był inicjatorem. Czy była świadomość i tak dalej? Ja sądzę, że w tamtym czasie, jeśli chodzi o administrację, to myśmy to w ten sposób, jak nadmieniłem, ochronę, powiedzmy, zastosowali żywostanów foremnych i podniesienie. Zyskaliśmy w ten sposób zaoszczędzenie, że tak powiem, około 20% użytków rębnych, przewidzianych, powiedzmy, w latach poprzednich do wyrębu. Tutaj mam tutaj w tych zagadnieniach, co tutaj dyrektor mi dał do odrobienia, tak to ja to przyjmuję. Natomiast zwolennicy, przeciwnicy Parku Narodowego wśród leśników, myśliwych, osób prywatnych lub ludzi władzy, jakie argumenty za i przeciw. Więc myśmy tutaj chyba, ja powiedziałem, od strony, powiedzmy, tej gospodarczej. Natomiast inicjatorem tutaj głównym, też trzeba tutaj wymienić, to był wojewódzki konserwator przyrody wtedy, Zdzisław Szkieruć, i we współpracy, powiedzmy, z Nadleśniczym Łapińskim i Krzysztofem Wolframem na szczeblu regionalnej dyrekcji, to były te trzy osoby, powiedzmy, które można by tak nazwać, powiedzmy, na dole są ojcami utworzenia Wigielskiego Parku. Ja tak to odbieram. Natomiast jakie były płace, to ja trochę tutaj nadmieniałem, ale ja może pociągnę. Te płace rzeczywiście były bardzo nędzne i lasy, powiedzmy, ale tutaj częściowo później, to już była mowa tutaj o co dyrektor wspomniał na temat budownictwa mieszkaniowego, przez to budownictwo, żeśmy ściągali pracowników i czy to do administracji, czy do, powiedzmy, pracowników fizycznych, ale powiedzmy tutaj również mechaników, elektryków, kierowców. Czyli płace były słabe, natomiast statutem była osoba, było mieszkanie. Pozapłacowe, powiedzmy, te profity.
No ważnym elementem również było poza płacowym, to były deputaty. No trzeba tutaj powiedzieć, że może w ten sposób tak ogólnie, nie było miejsc pracy dla małżonków leśników, więc siłą rzeczy administracja, leśniczowie musieli trudnić się innymi źródłami dochodu. W tamtych czasach takim dodatkowym źródłem dochodu to były, powiedzmy, tam gdzie były warunki, powiedzmy, do hodowli bydła, to jakiś, powiedzmy, jakiegoś tucznika, powiedzmy, i również ważnym elementem dochoda rodzin leśnych to była uprawa tytoniu. I co to spowodowało? Uprawa tytoniu z kolei, bo spowodowała odpływ pracowników. Odpływ pracowników? Nie, to może akurat to nie, znaczy konkurencja była, powiedzmy, w ten sposób, bo latem rzeczywiście były problemy, ale było mocne zapotrzebowanie na opał do suszenia tytoniu. I może tyle, powiedzmy, takich ciekawostek. No to istotna sprawa, no istotna sprawa. Wpływ tytoniu na podaż drewna opałowego, tak? Nie, i źródło utrzymania dla, powiedzmy, ludzi związanych z lasem, nazwijmy to w ten sposób. Ja nie ukrywam, że powiedzmy tytoń uprawy i nad leśniczy Mazur, już można tak w tej chwili chyba powiedzieć, bo to nie jest polityczną sprawą, ale sądzę, że i nad leśniczy Bergiecki też uprawiał tytoń. To ja nie mam gdzieś, tylko jeżeli niestety sprawiałeś. No, także tak to powiedzmy jako ciekawostkę. Czyli służba leśna też w uprawie tytoniu partycypowała. No, pięknie. Czyli o otwarciu nadleśnictwa już wiemy cokolwiek. Natomiast przez cały czas od tego roku 86 ciągnie się sprawa utworzenia Wigierskiego Parku Narodowego, no bo wszyscy rozumieli, że to nadleśnictwo Wigierski Park to jest takim tworem jakby przejściowym trochę no, sztucznym to bym nie powiedział, tak? No bo właściwie funkcjonowało tak jak nadleśnictwo, ale no co się wtedy mówiło? Jakie były przyczyny opóźniania tworzenia Wigierskiego Parku Narodowego? Spory między tutaj, powiedzmy, dołem, że to szczególnie wieś, może powiedzmy, że to będą ograniczenia i tak dalej, i spory między ochroniarzami do ochroniarzami. Wolfram, Stiruć i inni dążyli do tego, żeby ten park był, ale to wszystko opuszczało jednak. No ale czy to było na takim poziomie, powiedzmy, tutaj wojewódzkim województwa suwalskiego i okręgowego zarządu, czy to raczej Warszawa blokowała, czy tam, powiedzmy, miała różne... Raczej tu Suwałki były, powiem, mam MBB, główna księgowa znowu i tak dalej, okazało się, że mam drugie imię jeszcze. Trzeba było pisać pismo do ministerstwa, zmienili i tak dalej. Tak to wszystko od razu idzie prosto. Ale nie było jakieś tam większe. Tak to było przez PGR Rzeszów, bo to raczej to PGR Rzeszów. A potem jako odpadł, to już wcześniej pod MMP, bo to już nie jest produkcja, jako przedsiębiorstwo. Także tu nie było jakichś tam większych problemów. A jakieś takie trudności, powiedzmy, takie, co było trudne dla, powiedzmy, nadleśniczego z lasów państwowych? Jakieś problemy, z którymi się spotykał pan jako dyrektor parku, albo może jeszcze jako dyrektor nadleśnictwa? Jakieś takie trudne do rozwiązania, rozwiązania w nadleśnictwie normalnym, tak jak ja próbowałem. Tylko to tutaj to było mi nie wini tej trudności. Tak? Większe sprawy były z urządzeniem tego biura w ogóle. Przecież gołe ściany, nic. Wykładzinę nie można kupić. Bo to były czasy, tak, niedoboru wszystkiego. Pieniądz ja miałem, bo na rzeczy zarząd mi tam dawał 100 tysięcy, tam 200, nie pamiętam już ile.
że miałem o tyle. Tylko nie raz cię kupił. Szczęście miałem takiego doświadczenia jeszcze z Zełku, bo tam budowany był ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy w Badyjówce, to tam głównie kolonie i tak dalej, i tak dalej. I tam też musiałem tak samo gołe, też wszystko to kombinować. To wspólnie tam z socjalnym, wiem, bo doszliśmy takiego, znaleźliśmy mi takiego człowieka, który był na emeryturze, ale był dyrektorem CESAS-u, czyli Centralne Zaopatrzenie Szkół. To jemu, na niego na pół etatu się na czwartki się zatrudził, bo dawał się delegacji i w świat wyjechał. Swoich kolegów sprzed paru lat, dyrektorów się tam nagadał tego i załatwiał po Polsce biurka, szafy i tak dalej, wykładziny. To było... To nie teraz, tak? I Stefan tylko zwoi, przyszywał samochód taki i taki, bo tam mam dużo tych mebli i tak dalej. To tak się robiło, no. Pieniądz była, materiały można było kupić. Głupie wykładzinę, biurka, szafy, żadne. To było przecież gołe ściany. Pan pamięta to? Pamiętam. Prawie... Pamiętam też samochody Aro, które nie mogły odpalić, tylko ciągane wokół placu były cały czas. No porządkowo, trzeba jeździć tym Aro, ale potem co przyjąłem tego samochodu Fiata Kombi z Rełku, to tak mówiłem się z Podleckim, że jak ktoś teraz wezmę go z powrotem, mogłem jeździć, a to podjeżdżasz do miasta i możesz wrócić go ze wsuty. Ale to były czasy. Tak, dobrze. A to już kończymy chyba. No to już jeszcze. Już kończymy chyba. O tych samochodach to jeszcze przypomniała mi się kawalkada pięciu NIF. Myśmy prowadzili z białego stoku takie pierwsze porządne białe samochody. No też on tam jakoś sami to trochę zdawały egzamin, ale to też nie tak było. O, to właściwie tutaj kolega Maciej podpowiada, że warto by już skończyć, ale... Nie, tak nie widziałem. No dobra. Maciej, wiemy wszyscy, co ty podpowiadasz po stronie. Ale bo wspomniał pan o tych ośrodkach, które no, teoretycznie stały się gwoździem do trumny, do zwolnienia pana z obowiązku, ale... No, w moim odczuciu ta likwidacja ośrodków to nie była sprawą parku, prawda? Ona już zresztą zaczęła się... Ona już wcześniej się zaczęła, jako nadleśnictwo już likwidowano. Nie była sprawą parku, ale na teren parku dzierżawy były, tak, głównie o szupie chodziło. Bo ta, reszta to takie tam, mam, no tak. Prawie, no, PKS-y pozbryzgnie tam po Włodka. Ale to park był stroną dzierżawy, tak? W takim układzie, tak? No, jak były lasy, to potem na parku przeszło, oczywiście. To już to było prawie, że zlikwidowane, ale no, w Rupertkowi się jak stało, tak zapisał. No, w ten sposób. No. Także, no to już wiemy, że to kiedy został pan odwołany, panie dyrektorze? Za tym pismem jeszcze? To był maj 91. Maj 91, tak? Tak. Bo 3 miesiące, czerwiec, lipiec, sierpień byłem na tym wypowiedzeniu. No i potem udało mi się załatwić pracę u Koncewicza, bo Koncewicz był. Na tym. Ale to też taka była. No tak, bo mówi, że ja wiedziałem, że odszedł pracownik jeden, czyli to wtedy nazywał się chyba Ranecki, że Czerowym Czerkawski na emeryturę, zresztą zaraz zmarł i wiedziałem, że jest etat powinien, bo to w początku roku powinien wywolnić. Koncewicz mówi, że zabrali ten etat. Nie wiedziałem, czy to prawda, czy nie. Ale mówię, tak, przed to, że czy mogę zadzwonić
do Godreskiego, do dyrektora OZP. No to chodziło mi się wypuścić. No i nie dostałem. A to przychodź do mnie do pracy, do Białegostoku. Nie, mówię, jak już za dużo wędruje, to nie przyjdzie. Do przyjeźdź 8 maja to tego, pozdrawiamy. No i pojechałem, to wtedy tam takie przed tego i tak dalej. No i jeden pracownik też i radny i jego żona pracowała w biurze nakładowli, czy razem siedziałam na dziedzictwie. Ona białostrącanka. No i tak się okazało, że Żerek Żywno taki był, nie znaczy jeszcze, pomógł w tym wszystkim. I tego Zalewską się nazywał, i ona Zalewska, przeszli do Białegostoku do pracy, on jako brakarz, a ona do, na hodowlę. A w to miejsce ja przyszedłem. To pan nadleśniczy też miał epizod z nadleśnictwem Suwałki, tak? Suwałki? Suwałka? Też nie dałeś? Tak. No, tego nie to smutny epizod, powiedzmy w ten sposób, że faktycznie wezwał dyrektor Godleski, mówi, że ponieważ miał uznaną chorobę zawodową z tytułu boreliozy, pobierałem faktycznie rentę z tytułu choroby zawodowej. I dyrektor mówi, że on sobie nie wyobrażał, żeby rencista, powiedzmy, był nadleśniczym i z takim, powiedzmy, informacją przyjechałem do domu. I nie chcę tutaj może już więcej opowiadać, bo to smutne, ale znaczy może jako ciekawostkę mogę powiedzieć, no bo to już faktycznie byłem przez rok na tej rencie, później to rentę mi zabrano, także sytuacja, bym powiedział, była nie do pozazdroszczenia. Zostałem zatrudniony w nadleśnictwie Suwałki na stanowisku sekretarza. Dokonałem, powiedzmy, sprzedaży około 100 osad i mieszkań. No tak. I na powiedzmy, moja tam kariera. Zresztą musiałem wtedy z Gulbina dojeżdżać. Także skończyłem tą karierę, powiedzmy, w nadleśnictwie Suwałki. Przeszedłem na pół etatu do nadleśnictwa Pomorze i stamtąd doszedłem na emeryturę. Natomiast może tutaj jeszcze była wymieniona kwestia, powiedzmy, uposażeń i tak dalej. Ja może powiem w ten sposób, że lasy w tym czasie przeszły sporą reorganizację i prywatyzację prac wszelakich i z tego tytułu po prostu te wynagrodzenia w lasach wzrosły gdzieś, powiedzmy, o 20-30% w relacji do Wigielskiego, do pracowników, powiedzmy, Wigielskiego Parku. Dlaczego o tym mówię i skąd mam to wiedzę? Ponieważ tutaj mam w tym punkcie, powiedzmy, kontakty czy wspomnienia czy z pracownikami, więc mogę tutaj nadmienić, że z leśniczym Ludwikiem Ersztem, świętej pamięci, wręcz byliśmy zaprzyjaźnieni z jego małżonką Ireną. No i miła współpraca była, powiedzmy, nie może nie współpraca, ale kontakty z panem Markiem Barszczewskim. To po linii, powiedzmy, takiej trochę łowieckiej i również, powiedzmy, po linii łowieckiej, ponieważ przeżyłem tu pewne przygody, strzeliłem pierwszego dzika, powiedzmy, w okolicach szkółki za osadą Wysoki Most w towarzystwie gajowego Janka Ołowia, więc powiedzmy przeżycia. I drugie przeżycie to było bardzo przy okazji strzelenie wilka w okolicach, powiedzmy, Lipowego, powiedzmy, za skłonicą numer 3. Także takie, powiedzmy, wspomnienia i związki, powiedzmy, pozostałe. Na dzień. A
A jak państwo, panowie teraz oceniacie, powiedzmy, nie wiem, działalność parku, jakieś macie refleksje na ten temat, czy odwiedzacie swoje dawne tereny, czy raczej spokojny wypoczynek na emeryturze? No ja to obok mieszkę, w Otulinie właśnie. No, także przepraszam, patrzę tylko, żeby mnie nie pokryli tego, mandatu nie wlepili, ale czasem pan gdzieś na grzyby się wbiorę do parku. Teraz może dyrektor nie podeprze tam grzybów. Ja może to skwituję w ten sposób, że... Pasieńczyki często tam staram się odpowiedzieć. Bym powiedział dosłownie, wszystkie dróżki, bym powiedział, zarosły. I to takie, powiedzmy, z czym to są związane. No bo powiedzmy, ten obręb Maćkowa Luda, ta część, to jest rzeczywiście, gdzie diabeł mówi dobranoc, w sensie administracyjnym. To jest, powiedzmy, trójstyk, tak jak mówimy o trójstyku na granicy państwowej, tak był trójstyk tutaj w Gdzieńskim Parku. Gdzieńskopol, Giby, Nowinka. Trzy powiaty. I również trzy powiaty, a więc to były swoje konsekwencje w tym sensie, że nie było chętnych na przykład do budowy dróg, do remontu tych dróg i tak dalej. Tak to trochę tutaj nadmienię. Likwidacja, powiedzmy, Bindugi, powiedzmy Czerwony Krzyż, ale i zespołu składnic w Suwałkach, siedzibą w Płocicznie później, to spowodowało, że nastąpi jakby przerzucenie transportu kolejowego, powiedzmy, czy spławu na kołowy. I jeśli jeszcze do tego dodamy, że to wchodził wtedy transport wysokotonażowy, więc możecie sobie państwo wyobrazić, zresztą sądzę, że sami wiecie o tym, bo na tym gospodarzycie, jak te drogi leśne wyglądają. Także to jedno, powiedzmy, nastąpiła z kolei w lasach sprzedaż bezpośrednia drewna i tutaj, jak powiedziała, zamiana tego transportu. No i to spowodowało nacisk na budowę dróg leśnych, partycypację w utrzymaniu tych dróg lokalnych i problemy, powiedzmy, na styku współpracy. Ona, z przykrością mogę powiedzieć, nie była najlepsza. Natomiast jeśli, powiedzmy, tak może kończę, bo słyszałem podpowiedzi i wymieniony był dyrektor Badyda, więc wymienię takie trzy, powiedzmy, rzeczy. Monitoring techniczny, to badanie poziomu zanieczyszczeń, kwaśne deszcze. To była inicjatywa i Nadleśnictwa, i dyrektora Badydy, żeby ten monitoring wprowadzić, żeby nie było zbyt dużej odpowiedzialności, powiedzmy, za tą gospodarkę, czy za występowanie nadmiernego posuszu na leśniku. Dalej, stacja meteorologiczna, pomiar temperatury, poziomu wiatru i tak dalej, to służyło z kolei, bo mieliśmy taką nie w Maćkowej Rudzie, tylko w Głębokim Rodzie, ona przeniesiona była z Czarnej Hańczy. Ona służyła do prognozowania zagrożenia pożarowego lasu i to służyło, powiedzmy, mówiąc tak wprost, wilgotnościółki, opady deszczu i tak dalej. No i do tej pory to. No i tyle. Może jeszcze tutaj, tak jak jestem przy głosie, parę ciekawostek na temat, powiedzmy, parku. Miałem takie zdarzenie, byliśmy na wycieczce w Kampinoskim Parku. No i trochę, nie ukrywam, podpuściłem dyrektora Siewkę, wtedy pełnił obowiązki. Byliśmy na, powiedzmy, drzewostanie nasiennym jako rezerwat. Piękny drzewostan nasienny, sosnowy. Ja zadałem pytanie, czy jest na to nas stać. Nie ukrywam, że trochę podpuszczony. Mówi, no nie, no jak, no to przecież to drogo kosztuje. Ja to pozostawiam, powiedzmy, bez komentarza dalszego. Dyrektor Stanisław Szawiec
oddać całą Puszczę Białowieską do parku, nadleśnictwa deficytowe. No to się dzieje teraz. I to się, tak, ale to było powiedziane również 15 czy 20 lat temu również, czy 20. To była taka... To było więcej. Co, żona, coś... Chyba więcej lat. No to tam idea, to jest długa już pewnie. 15 lat temu to Stasiu znał. No i jeszcze może taką powiedzenie dyrektora Zbrożka, zacytowane: cesarskie cięcie to narodziny nowego życia uprawy. Trochę wesoło, a w ogóle to no, drewno to, że tak powiem, no to niestety, niestety towarzyszy od kołyski do cudzysłowiowy trum, także także tutaj tak to skwituję, może ja osobiście przerażę. Wszystko plaży. Panowie, bo mamy troszkę publiczności, czy byście się zgodzili na jakieś pytania z sali poodpowiadać, jeżeli by takie były? No. Chyba, że jeszcze chcecie coś dodać do... Jeśli ja damy radę, możemy spróbować, ale ja osobiście... Damy radę odpowiedzieć, to proszę mam bardzo. Mam wielką trebę No ale proszę bardzo, no spróbuję. Nie wiem, czy są wśród Państwa jakieś osoby, które chciałyby zadać pytanie? Proszę bardzo. W początku powiem, co chcę powiedzieć i później zadać pytanie. To w 76 roku powstały dwa pierwsze parki krajobrazowe na naszym terenie. To był Suwalski Park Krajobrazowy, Wigierski Park Krajobrazowy. I teraz tak, Suwalski Park Krajobrazowy miał swoje granice i ma i dzisiaj wiem, gdzie jest siedziba, w Malcowiznie, ale Wigierski Park Narodowy, Wigierski Park Krajobrazowy już nie istnieje. On też musiał mieć swoje granice i swoją siedzibę. Jedno pytanie jest takie, czy granice tego Wigierskiego Parku Krajobrazowego się pokrywają z dzisiejszymi granicami Wigierskiego Parku Narodowego? I gdzie była siedziba tego krajowego Wigierskiego Parku? Skoro jeszcze tych budynków w Krzywym nie było, to musiała być gdzieś siedziba, skoro był park. I mnie dziwi, dlaczego w 1986 roku musiało powstać to leśnictwo Wigry tego parku, skoro Wigierski Park. Już był krajobrazowy park Wigierski. To jest takie drugie pytanie, a jeszcze może trzecie pytanie. Czy rozpatrywane były w ogóle takie plany, żeby ten Suwalski Park Krajobrazowy przekształcić w Park Narodowy? I jeszcze, co mi się nawinęło, co czytam książki regionalne nasze, to taką główną przyczyną się podaje powstania tego parku, przekształcenia z krajobrazowego na narodowy, to były spotkania w klasztorze wigierskim, takie nazywały się Kultura i środowisko. Kultura i środowisko. Pod egidą pana profesora Strumiły, tam i pan Andrzej Wajda przyjeżdżał i naukowcy różni. I to się podaje za taką przyczynę, jakby, znaczy, że oni przyczynili się do tego właśnie do inicjatywy. Czyli takie kilka pytań. Jeszcze raz powtórzę, czyli gdzie była siedziba tego krajobrazowego? No zaraz, gdzie była siedziba? Ja nie wiem, bo chyba tylko w urzędzie wojewódzkim. Osobiście to nie wiem. Pan zadał pytania, na które raczej uzyska pan odpowiedzi przy okazji kolejnych spotkań. Będziemy zapraszali różne osoby, które akurat będą ten obszar tematyczny poruszały w tym oczywiście. Bo to moje takie myślenie przez pytanie, to się nasuwa. Jeśli można, to ja mogę na parę rzeczy odpowiedzieć, chyba że... Wigierski Park Krajobrazowy nie miał siedziby swojej. Tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, to no, powiedzmy zarządzanie, a trudno było nim zarządzać, bo nie miał również pracowników, oprócz strażników takich lokalnych. To był wojewódzki konserwator przyrody. Rzeczywiście siedziba parku Suwalskiego Parku Krajobrazowego i zarząd został powołany, ale to już w terminie o wiele późniejszym, to już w latach 90. Jarek, 90. to był który rok? Mówisz teraz o Suwalskim Parku, o siedzibie i zarządzie. O zarządzie 93. 93 rok, czyli to minęło trochę czasu, a przedtem funkcjonował na tej samej zasadzie co Wigierski Park Krajobrazowy, czyli no powiedzmy jakaś tam
struktura bez specjalnej ilości pracowników, strażnicy zatrudniani przez Urząd Wojewódzki, zresztą Zdzisław Huszcza był strażnikiem w Wigierskim Parku Krajobrazowym. Ojciec pana dyrektora. Jeśli chodzi o powierzchnię, powiedzmy zasięg Wigierskiego Parku Krajobrazowego, można powiedzieć, że on był plus minus zbliżony do tego, co jest obecnie. Troszkę mniej drzewostanów na południu, czyli z obrębu Maćkowa Ruda. Z tym, że to gospodarowanie, to też wydaje się, że nie było jakieś specjalnie gospodarowanie w lasach zmienione w Wigierskim Parku Krajobrazowym. Nie było tutaj jakieś specjalne. Jeśli chodzi o sobałki, na pewno było. Mhm. Było dużo mniej cięć. Dużo mniej cięć. Bo to pamiętam, to jeszcze z tamtych dawnych szatów. I tych cięć, szczególnie rędnych, no. Bo jak ja przyjąłem w 86, to już tych młodych upraw nie było, to już rosenki to były już urzurów. Także nie było cięćko. Cięcia starytarnio, pielęgnacyjne. No, czyli to jeszcze, jakie to tam było, jakieś pytanie? Czy konieczne było powołanie tego do leśnictwa Wigierski Park, czyli może było przykształcić krajobrazowego? To znaczy, ja myślę, że to wynikło w trakcie rozmowy, że to było różnych, dużo... Pobudowano oczywiście, rozbudowano ten w krzywym, tylko dzięki temu, że już ta budowla WGS-owska była a tutaj nie było żadnej siedziby, tak jak mówili, tylko w Urzędzie Wojewódzkim konserwator przyrody, że tak powiem, rękę na tym trzymał. Nadleśnictwo Wigierski Park było jakimś takim tworem pośrednim, przejściowym, bo tak. Była jakaś taka ogólna niemoc i nie można było dojść do porozumienia co do utworzenia Wigierskiego Parku Narodowego. O zasięg główny chodziło. Chodziło o zasięg, więc lasy w jakiś tam sposób, no, mając wykupiony zajazd, tak, bo to się nazywało zajazd, tak? Tam miał zajazd GS w Krzywym, no po prostu postanowiły taką jednostkę stworzyć, a jednocześnie no, przejąć na siebie, bym powiedział, splendor utworzenia jakiejś takiej jednostki ochronnej. Potem się losy potoczyły już w kierunku Parku Narodowego. A jeśli chodzi o to spotkania sztuka i środowisko, czy tam kultura i środowisko, czy pan, panie dyrektorze, pamięta, był na to zapraszany? Nie. Czy to nie. Nie. No, były te spotkania, ale tak jak tutaj Maciej Brodziewicz powiedział, to będzie przedmiotem następnych spotkań za służbami dla wielu. Pan Jarek Borysza. W trakcie rozmowy przewijały się takie określenia: stary wróbel, młody wróbel. Niektórzy myślą, że chodzi o gatunek ptaka. To myślę, że dyrektor Frąckiewicz wszystko wyjaśni. Stary Górę. Stary Górę, dyrektor Krajowego Zarządu Parków Narodowych. Siedzimy w Izabelinie koło Warszawy. A młody wróbel to był jego syn. Ja szukałem zastępcy na swego zastępcę. No i ten stary Jan wróbel mówi, to może mego syna weźmiesz. No to wziąłem. No to... Co będę robić? No i tak na swój karm wziąłem. No. I miałem znajomości. Tak. A ja bym chciała zapytać o Włodzimierza Łapińskiego, który był nadleśniczym terenowym, tak? Tak. Co z nim się stało, jak powstał park? Nadleśnictwo Wigierskie. Proszę? Co się stało, jak powstał park? Z Włodzimierzem Łapińskim, bo był nadleśniczym terenowym, a później nie pojawił się w dalszych opowieściach. Gdzie on znikł i w którym momencie, dlaczego? Już zaraz wyjaśnię. Ja powiedziałem, że dwa stanowiska miały problemy. Leśniczy do spraw łowieckich i nadleśniczy terenowy Włodzimierz Łapiński. To, co orientuje się, ponieważ był w dobrych relacjach z Malinowem, a Malinow to prowadził, powiedzmy, łowiectwo w Naczelnym Zarządzie Lasów Państwowych, oni zresztą byli kolegami ze studiów i został zatrudniony jako nadleśniczy terenowy w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. I wcześniej jako powiedzmy
Z tym, że on intensywnie pracował, powiedzmy, po tej linii fotograficznej i tak mi to skwitował. Później został chyba specjalistą w tym ośrodku i tak chyba, no powiedzmy, dotrwał do mnie. Szczegółów powiedzmy nie znam, ale tak z grubsza mogę to powiedzieć. Nawiasem mówiąc, zamierzamy pana Bińskiego zaprosić, w związku z tym będzie możliwość zapytania pana Bińskiego o jego drogę życiową również, bo pan Biński jest jednym z gości za zaproszenia. Do zaproszenia w następnej kolejności. Ja mogę, widział, że jest ojcem powiedzmy Bińskiego parku, ja mogę tak powiedzieć, przynajmniej udziału tej części Maćkowej Rudy do Bińskiego parku. To była absolutnie jego inicjatywa. Ja jeszcze mam pytanie, jeśli mogę, nie wiem, może do pana dyrektora, albo do pana. 50, tam jest zainteresowała ta liczba, 51% to była powierzchnia mieszkalna w siedzibie parku w Krzywym, tak? Powierzchni. A pozostała to była biurowa. Jak to się kształtuje teraz? Wydaje się, że tak samo. Tak samo, tak? Znaczy z niektórych takich, mogę powiedzieć, substandardowych, czy tam powiedzmy malutkich mieszkań, zostały przerobione na pokoje gościnne. Nie wiem, ile tych pokoi w tym momencie działa, ale na początku to wszystko były mieszkania. A to był warunek otrzymania dofinansowania powiedzmy remontu czy modernizacji tego budynku, tak wyczytałem. Na to wejście, tak jak ja wtedy z nimi to rządziłem, to było właściwie wystarczające i dla IBR-u, i dla biura na tej sifra. No bo część, no ja mieszkałem potem, tam grupę mieszkał, ta Basia mieszkała na tym skrzydło właśnie i nie suwał do mieszczali, także to było problem. Jeden pokój już inny. No było jeden podwójny. Ja mogę trzeci też był na końcu tam jeszcze. Jeśli państwo nie jesteście znudzeni, ponieważ padło nazwisko pana Włodzimierza Łapińskiego, to ja mogę swoją, tak powiem, anegdotę powiedzieć. Nie wiem, czy mogę się tutaj, tak powiem, wypowiadać jako gość, a nie jako prowadzący. Ale po studiach szukałem pracy. Wtedy jeździłem sobie rowerem po Puszczy Augustowskiej i odwiedziłem właściwie większość nadleśnic. Była taka mapa Puszcza Jeziora Augustowskiej, tam gdzie były takie jelenie rogi, to tam zajeżdżamy. No i jelenie rogi też były w Maćkowej Rudzie. Więc zajechałem do Maćkowej Rudy, no tam właśnie mieszkał Włodzimierz Łapiński. No już tam szczegółów nie będę opowiadał, ale w każdym razie pytam się, czy tu by się jakaś robota nie znalazła dla młodego leśnika. On mówi, wiesz pan co, czy tam, już nie wiem jaki on miał tam styl mówienia, mówi, tutaj powstaje Park Narodowy, a to był rok plus minus 85, nie? To bliżej. Tak, tutaj powstaje Park Narodowy. Ja będę dyrektorem i będę potrzebował leśników z wyższym wykształceniem. No to pana zatrudnię, nie? No ja mówię, no dobra, no ale to mam jakieś podanie napisać czy coś. A to weź pan kisz do Urzędu Wojewódzkiego, tam jest taki szkiruć. To można do niego pisać, bo on się tym Parkiem Narodowym zajmuje. Nie? Także to było moje takie spotkanie z Włodkiem Łapińskim pierwsze. Natomiast drugie spotkanie to parę lat temu też miałem przyjemność robić z nim wywiad do naszego kwartalnika. No i właśnie pytam, no jak to z tym dyrektorem? No, mówi, ty chciałeś mnie zatrudnić jako ten, chciałeś być dyrektorem? A mówi, to ja z tym dyrektorem? Nie, mówi, ja się nie nadaję. Ja do przyrody to tak, ale z tymi urzędnikami po Warszawie i po tych województwach się uczyć? Nie, to szkieruć jest lepszy do tego. Także taka była moja historia. No nie wiem, czy jeszcze jakieś pytania, jakieś wnioski? Ja bym miał jedno pytanie, ponieważ jest rok 89, powstaje Park Narodowy, panowie już macie pewien staż pracy w Lasach Państwowych i w jaki sposób ta formuła parku została narzucona? Chciałbym zapytać, jak państwo postrzegaliście, ale tak prywatnie, tę samą myśl, ideę utworzenia Parku Narodowego? Czy jako pewną fanaberię, czy jako, bo wtedy, w tym momencie Wigielski Park
powstaje jako 15 już, czyli ta formuła była znana. Na pewno mieliście Państwo jakąś, panowie, przepraszam, jakieś rozeznanie, jak park funkcjonuje, na jakich zasadach działa. Wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. Koncepcję, znaczy inicjatywa rzeczywiście wyszła od wojewódzkiego konserwatora przyrody Zdzisława Kirucia i Krzysia Wolframa. I no, starość, nie radość, powiedzmy, uciekła myśl, powiem, coś podpowiemy może. Bardziej mi chodziło o takie panów osobiste, takie postrzeganie tej, powołania Parku Narodowego do życia, czyli jak gdyby odejście od tej formuły gospodarki leśnej na rzecz takiej ochrony konserwatorskiej. Panie dyrektorze, powiem w ten sposób. Nie było innej możliwości, powiedzmy, zabezpieczenia, użytkowania i tak dalej. I jak inicjatorem tutaj, powiedziałem, ojcem był w zasadzie i pomysłodawcą, powiedzmy, ta trójka, umówmy się w ten sposób. I to zostało przyjęte przez, powiedzmy, czynniki polityczne i tak dalej. I ja bym powiedział, pomimo straty, nazwijmy w ten sposób, powiedzmy, części majątku, osad domowych i tak dalej, no trzeba się z tym pogodzić i zgodzić. Innej formuły po prostu na ten czas nie wymyślono i tak bym to rozkwitował. A czy później po iluś tam latach nie przychodzili mieszkańcy Sarnetki, bo pan wymienił, albo innych miejscowości, nawet już z parku? Nie zadawali panu pytań. Panie nadleśniczy, dlaczego się pan zgodził? Jak my teraz tam mamy żyć? Powiem tak żartobliwie, chyba mogę to powiedzieć, nadleśniczy za dużo nie miał nic do powiedzenia. Ja mam panu pytanie, bo jak powstał park, jeszcze chyba nie miał park powstawać, to wiem, że z Polski tak zwanej przyjeżdżały różne osoby, nie tylko doktor Łoziński szukający pracy, wiem, że tutaj też zaglądał pan Borejszo, ale też wiem w takim przypadku przyjaciel naszego nieżyjącego kolegi pana Wosia też tu przyjechał, do którego z panów, no i chciał się zatrudnić jako pracownik leśny. No i który z panów, właśnie nie wiem który, bo to warto to ustalić, zapytał się, jakie pan ma doświadczenie, gdzie pan te drzewa wycinał? A mówi, a zna pan, panie dyrektorze, taki teren jak Pustynia Błędowska? Znaczy, tam nie ma drzew. Mówi, no właśnie. I wiem, że któryś z panów po prostu z hukiem za drzwi wyrzucił za piżamę. Także przychodziły różne osoby, a może, no, może trzeba było tego człowieka, znanego artystę, zatrudnić. Jeśli chodzi o to pytanie, to mówię, że ja i tu, i tam pracowałem, no wszystko w lasach oczywiście, 41 lat, no w tym 5 w parku wigierskim. To przyjąłem to wszystko tak jakby normalne, bo trzeba te jeziora, ja tutaj znam to wszystko, bo od tego 69 roku już tu pracowałem i te płociczno tam, gdzie teraz mieszkał koło, ten małe, i tam teraz koło jeziora. Ja uważam, że to należy to chronić, bo to przecież to jest masa, duża powierzchnia wód, które unikalne są. Te jeziora, linie i te wszystkie przynależne, a że trochę lasu, no nie takie trochę, 10 tysięcy hektarów, około 10 tysięcy hektarów. Nie licząc tych prywatnych zasadów, to niewiele tego tam jest, a potem no, rolnych gruntów. Ale ci ludzie początkowo mi to krzyżeli ludzie, rolnicy, ale to się jakoś tak rozpłynęło i jakieś przeciwskazia tam, jak gospodarzyli, tak i dalej gospodarzyli. Najgorzej tylko w tym momencie było z tymi budowami, nowymi budowlami, bo to na dziko cokolwiek niektórzy próbowali
czynić Bryzgiel i tamtej się Mochowizda i tak dalej, i tak dalej. To, co pan powiedział na temat pana Lubla, to, to jego rozdeptanie grzybów na tyle się wpisało, gdyby podejście pracowników banków, to przechodziło. Przechodziło po pana dyrektora Szkierucia, mimo że nie miał nic wspólnego. Chyba już na ciebie spodobanie przeszło. Prawda? Bo, nie to nie, nie, raczej nie. Ale myślę, że to było dość takie, jakby chyba kulminacja pewnych takich wydarzeń, podejścia. To ubodło ludzi. Ubodło ludzi. No, dzięki temu przeszedł do historii. Został opisany na twarz tam. Całe szczęście, że go tu nie ma w Wigielskim Parku. Nie wiem, chyba podziękujemy panom, panie dyrektorze. Tak,